Jacek, już pracowaliśmy trochę na ten temat i zastanawiamy się, co czujesz już teraz na starcie. Stres czy taki głód trasy, głód jazdy? Na pewno bardzo duże emocje, wielka radość. My z Łukaszem zaczynaliśmy przygodę z rajdami w 2003 roku, także dzisiaj czuję się fenomenalnie. Wracam na prawy fotel, numer 1. Samochód topowy, Rajd Świdnicki, po prostu moje serce się bardzo raduje. Cieszę się ogromnie. My też bardzo się cieszymy, że w takim składzie zawodowym jak pierwszym na starcie 44. Rajdu Świdnickiego Krause. Życzymy powodzenia mistrzowi Polski, Łukaszowi Habajowi.